Program Bezpieczna Polkowiczanka jest odpowiedzią na potrzeby kobiet zgłaszane podczas rozmów dotyczących szeroko pojętego poczucia bezpieczeństwa. Pierwsze wydarzenia odbyły się w grudniu zeszłego roku i miały szczególny charakter. Za nami pilotaż programu Bezpieczna Polkowiczanka, programu wyjątkowego, skierowanego do kobiet, ale również realizowanego przez kobiety i przez środowiska kobiece z terenu gminy Polkowice. Mówimy o szeroko pojętym bezpieczeństwie, tym fizycznym, ale również tym związanym z bezpieczeństwem psychicznym. Efekty pilotażowej edycji programu Bezpieczna Polkowiczanka podsumował instruktor kursu samoobrony. Zrobiliśmy 8 treningów, w tym 5 na sali, w tym 3 poza salą. Było duże zainteresowanie. Były panie młode, w średnim wieku, w starszym wieku. Każda ćwiczyła. Przyszły panie, które pierwszy raz stwierdziły, że ja tylko usiądę, pooglądam. Zobaczyły, że inne panie ćwiczą, też zaczęły uderzać, ćwiczyć i zobaczyły, że jednak mogą i zaczęły przychodzić na następne treningi. Wysoko zaproponowane podczas pilotażu zajęcia oceniają ich uczestniczki. Było świetnie, dużo się nauczyłam, fajny facet prowadzi w ogóle te zajęcia, konkretny, zabawny. Dziewczyny chciały się uczyć, brały rzeczy na poważnie. I naprawdę dużo w głowie zostaje. Świetne zajęcia były właśnie w autobusie miejskim, który był w ruchu, gdzie też to wcale nie pomaga ani nam, ani w sumie też napastnikowi, ale wiemy, jak wykorzystać niektóre ruchy autobusu przy skręcie, jak się obronić. Fajnie było też w tunelu, nie było światła, więc też trzeba było sobie po omacku radzić na wyczucie rękoma. Uważam, że to jest właśnie bardzo potrzebne, takie przestrzeganie seniorów. No nie tylko mówię, i młodzi dają się nabrać, a tym bardziej seniorzy. W programie od początku uczestniczą funkcjonariuszki Polkowickiej Straży Miejskiej. W zakresie prewencji mają duże doświadczenie. Im częściej i im więcej takich spotkań, tym bardziej utrwalamy sobie zachowania właściwe w niewłaściwych sytuacjach. Kurs samoobrony w ramach pierwszej edycji Bezpiecznej Polkowiczanki odbędzie się w październiku. Będzie 8 treningów, znowu 5 na sali, znowu 3 poza salą, autobus, tunel i City Pub, w którym znowu będziemy się szkolić. Zapraszamy wszystkie panie w tej edycji właśnie po ankietach. Jest duże zainteresowanie młodych kobiet, które nie mają 18 lat, czyli młodzieży, które też zapraszamy, tylko wiadomo z pisemną zgodą rodziców. Wiadomo, zawsze może córka z mamą przyjść i też potrenować. Zaplanowano jeszcze prelekcje i zajęcia fizyczne z Armią Ladies. Organizatorami programu są Gmina Polkowice i Gazeta Polkowicka. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej magistratu. Do programu nie ma zapisów, a udział we wszystkich spotkaniach jest dla mieszkanek gminy bezpłatny.